Z Ewangelii według świętego Mateusza. Ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Jezus widzi, że przed każdym czynem idzie intencja i to, co się dzieje w sercu człowieka. To, co się dzieje w sercu człowieka, jest dla Jezusa najważniejsze, bo Jezus pragnie, żebyśmy mimo wszystkich swoich skłonności do złego leczyli swoje serce Jego obecnością. On nam dał samego siebie, dał nam Eucharystię, po to, byśmy swoje kamienne serce zastępowali Jego sercem. I o ile będziemy tak robić, o ile będziemy zastępować swoje serce Jego sercem, będziemy mieli szansę, by nie nienawidzić, by nie odrzucać, by kochać, troszczyć się, szanować. Odważmy się na to. Odważmy się na to, by pozbyć się swojego serca na rzecz serca Jezusowego. Wtedy nie będziemy mordować i nie będziemy nienawidzić. Do zobaczenia jutro.